Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy vlog będzie troszkę inny niż zwykle, bo będzie on się składał z kilku dni i po prostu spędzicie z nami ten okres świąteczny. Dzisiaj jest 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią i właśnie wybieram się po moją babcię, bo wspólnie będziemy gotować pierogi, będziemy piec ciasta. W sumie nie gotować pierogi, tylko lepić pierogi, przygotowywać barszczyk. Dzisiaj jest taki dzień kuchenny, bo będziemy przygotowywać całą Wigilię. Co za podjadanie? Musiałem przetestować, czy dobrze zrobiliście z babcią. Jak dobrze doprawione? Dobrze doprawione, babciu. Paweł. No co, dobre jest. Paweł, nie wyjadaj. Dzisiaj mamy pomocnika Elfa Julka. Lepiej sobie radzi niż Paweł. Bo ja mam ciepłe ręce i mi się lepią do rąk. Ja też mam ciepłe ręce. Ja też mam ciepłe ręce. A wy się nie znacie. Tak się mówi teraz? Jak będę mówić slay, to znaczy, że jestem nowoczesna. Młodzieżowa, jak wtedy jestem. Wcale nie jestem dumny ze slangu mojej generacji. Tak? Za moich czasów to się mówiło na Wałbrzych. Albo za Sołatą. Także no. Słyszycie, jak będziecie chcieli jechać tam do Książa, do Wałbrzycha, coś, ja mam klucze od mieszkania. Spokojnie można tam sobie jeść. Przespać się, tam są łóżka. Babcia chyba nie rozumie, mama. Za babci czasu chyba były inne teksty. Nie podjadaj! Zostaw cysternik. A mogę kawałeczek? Nie. Ja chcę kontrolę jakości babci zrobić. Nie, na pewno jest dobrze, Paweł. Dobra, ja go odłożę. Nie, ja go zostaw odłożę, go! Żeby on tu nie wstał. Paweł, idź stąd, zostaw go! Paweł jest tak zakochany w serniku babci, że to jest masakra. Dobra, widzowie, zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy dzisiaj z babcią zrobić. Zrobiliśmy makowce, sernika, pierogi wszystkie i tak dalej. Pokażę wam, patrzcie. Makowce. O, cztery aż. Tu jest sernik. Tu są pierogi, patrzcie to. Tu są pierogi. Pierogi jeden. Pierogi dwa. Pierogi trzy. Sernik. Patrzcie ten sernik. Niesamowite. Zostaw go! Paweł! Ale dobry. Zostaw go i idź stąd! Krawędzi! Idź stąd! Ja tylko zobacz, bo to jest na mnie. Idź! Paweł, zostaw go! Ja ja go muszę na noc... Co twierdzielasz, Paweł? Paweł! Otóż to krzesło, to jest nienormalny. Ja mam ten sernik schować na noc, zobaczcie widzowie, jak on go wyjadł. Ale to się tam odkroi. Paweł, zostaw go! Nie, to... Paweł, serio, bo dobra, nie okay. Będzie brzydko. Dobra, już nie ten. Ale co ja proponuję? Teraz już, tak całkiem poważnie. Zamiast tego, że ten sernik jest brzydki, to tu trzeba odkroić taki pasek wzdłuż. Idź stąd. W nocy wstaniemy i sobie podjemy. Tak, świąteczka, dobry pomysł, dobra. Będzie nam całowało. No. Jest aktualnie godzina 18, już odwiedzam babcię do domu i teraz muszę pojechać do galerii po ostatnie prezenty, bo okazało się, że jeszcze będziemy mieć dodatkową osobę na święta i nie kupiłam wszystkich prezentów, więc na ostatnią chwilę jadę kupić prezenty świąteczne. Mam nadzieję, że już o tej godzinie nie będzie mnóstwo ludzi, że nie będę stała w wielkich kolejkach, no ale zobaczymy. Jadę teraz na zakupy i widzimy się chyba jak już wrócę do domku, bo chcę to jak najszybciej załatwić, więc nie będę wam nic nagrywać. Jest już godzina 21, udało się wszystko kupić przed zamknięciem sklepów. Teraz idę robić barszczyk, w międzyczasie będę oglądać Grincha, bo nigdy nie oglądam Grincha, jakby ani tej bajki, ani tego filmu, nic nie oglądam, więc nie wiem totalnie o co chodzi, ale Julek powiedział, że jest jakaś fajna animowana wersja, więc sobie ją obejrzymy, bo jutro zostaje u nas dzisiaj na noc i z wami widzę się chyba jutro rano, bo nic więcej dzisiaj już nie będę robić, więc do zobaczenia jutro. Kolejny dzień, kolejne wyzwania do ogarnięcia przed Wigilią. Dzisiaj musimy upiec trzy ciasta, przygotować cały stół, wysprzątać dom. No i przed samą Wigilią ugotować pierogi i podgrzać barszcz. Wczoraj z Julkiem obejrzeliśmy bajkę Grincha, była naprawdę mega fajna. I po bajce spakowałam jeszcze wszystkie prezenty, które swoją drogą czekają już pod choinką. Prezentów oczywiście będzie jeszcze więcej, bo moi rodzice i Paweł rodzice przywiozą jakieś od siebie. No i co? Chyba zabieramy się za rozszerzanie stołu, bo od tego chyba trzeba zacząć. Jakiś czas temu jak byłam w Ikei, to kupiłam takie girlandy, takie o, i chciałam je użyć w naszym nowym domu na poręczach, bo chciałam je tak obwiązać wokół poręczy, no ale niestety tam świąt nie spędzamy, więc wpadłam na pomysł, że po prostu tą girlandę położę na środku stołu, żeby ona zrobiła taki fajny bieżnik, bo niestety bieżnika nie udało mi się dostać, bo nie było takich dużych. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda, ale tutaj jest przykład jak to właśnie leży na środku stołu i wygląda to całkiem fajnie. Ładne to jest! Dobrze to wygląda! Mam takie dwa, więc w ostateczności możemy zrobić tak, że dwa obok siebie położymy, żeby było tego drzewka więcej. Jestem ciekawa jak to świeci. Uwaga, uwaga, chwila prawdy.
O, ładnie to wygląda, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda po całej długości stołu. Julian! Zapytamy Julka, czy to wygląda fajnie, czy nie. Co myślisz o tym, Julcia? Fajnie, fajnie, ładnie. Tak, podoba ci się? Akceptujesz? Tak, akceptuję. Dobra, to nic. Mamy akceptację od Julka, teraz jeszcze trzeba dostać akceptację od Pawła. Tak to się prezentuje. Cała zestawa stołowa jest w motywie takich choinek, bo ma takie choinki wokół. Albo jakieś rośliny, może to nie są choinki, może to są jakieś rośliny. No ale jakby są zielone, więc wszystko będzie do siebie po prostu pasować. Układamy teraz krzesła te tak, jak powinny stać. I wtedy rozkładamy dodatkowe krzesło, bo musieliśmy dokupić dodatkowe krzesła, takie wiecie, rozkładane, żeby się tutaj zmieścić. Co myślisz? Co ci nie pasuje? Nie, to wygląda to tandetnie i zasłania ja też tam mówiłem. Mamy w ogóle 12 potraw? Mamy bal. Pierogi. Rodzaj pierogów. Mamy sałatkę moja mama przyniesie. Moja mama robi rybę. Ciasto. Sernik, jabłecznik, ciasto czekoladowe, bananofi. I coś się w lodówce zrobi. Bananowi coś jeszcze robić? No, zrobię bananowi, bo było ostatnio takie dobre. Brakuje nam jednej potrawy. Nie, tak szczerze, zobaczymy, jak będzie to wyglądać, jak będą potrawy. Na aktualny moment wygląda festandetnie. Ale wiesz, mamy zestawę stołową z zielonym. No zobaczymy, jak ustroimy cały stół. Jak będzie tandetnie, to ściągniemy. Dobra, okej. Okay. Bierzemy się teraz, Paweł, za rozkładanie krzeseł. Dziewczyno, wiesz, jaka jest godzina? Dziewczyno, pokaż to! Zobaczcie, widzowie, jaka jest godzina. W pół do komina, ja muszę iść pracować, pa, pa. Tak to właśnie jest z Pawłem. Nie, tak no, to właśnie jest. Ci pomogę, no. Widzowie, my nie robimy 12 potraw, tak jeszcze wrócę do tego, co Paweł mówi, bo u nas nikt tego nie je. My robimy po prostu te rzeczy, które każdy lubi. Makowiec jest jeszcze, więc jest 12. Makowca to na komisariacie może jest. No więc robimy po prostu to, co każdy u nas lubi, to, co każdy u nas je, żeby też nie marnować jedzenia, żeby nie zostało, wiecie, na cały tydzień kolejny i żebyśmy nie musieli tego jeść przez kolejny tydzień po prostu. Więc zabieramy się za krzesło. Uwaga. Ej, one są złożone! Ja myślałam, że będziesz je składać. To już tu mówiłeś po kartonie, że one są takie. No ja nie wiem, Paweł, ja... A myślę, że będziemy się teraz kręcić. Tak. Nie, dziewczyno. O, czyli w twojej głowie zaoszczędziliśmy jakąś godzinę. Tak. Dobra, czyli ja mogę na godzinę iść sobie. Nie, rozkładaj krzesła. Fajnie, bo one są mniejsze od naszych. Bo te nasze to są masywne. Ej, one są takie welurowe! No tak! Dziewczyno! To nie byle co! Tu mogę na przykład napisać coś, Subjawor! Nie widać tego. Tu jest napisane Subzuko. Powiem tak, jak na takie krzesło jest wygodne. Teraz wyciągniemy sobie naszą zestawę stołową. Z tego co teraz kojarzę, to chyba miałam dokupić kilka rzeczy i nie wiem, czy nam starczy nawet na 10 osób tej zestawy. No ale zobaczymy. Daily zmiotło z planszy trochę, tak, nie? Tak, trochę tak, no. Nawet nie, że daily, ale daily plus dom. Tak. Gdyby nie dom, to byłoby lightowo, ale ten ostatni taki tak naprawdę tydzień był mega ciężki, bo cały czas coś było z domem, oprócz tego cały czas coś było z daily i... Nie, od listopada jest ciężko z domem. No. Ja już wam tą zestawę pokazywałam kiedyś na jakimś odcinku. Wyciągnijmy wszystko i wtedy zobaczymy, co gdzie jest. Nienawidzę tego rozpakowywać z folii bąbelkowej. Może ja ci pomogę, co? Dobra, chodź, pomóż mi. I po prostu pokażemy wam, jak już ogarniemy, co mamy. Tak jest teraz! Uwaga! A tak wygląda po! Zobaczcie, jakie mamy miski, talerze! Ja nie wierzę! Wow, nie wiem, jak na to zareagować, nawet Paweł. Zadziwiłeś mnie totalnie. Ogólnie mamy po 10 miseczek, po 10 głębokich talerzy. W ogóle patrzcie, jakie te głębokie talerze są malutkie. Mamy 10 talerzy takich dużych, 9 talerzy małych. No i mamy 11 osób, więc po prostu zrobimy 10 takich i jeden talerz będzie zwykły po prostu. Najmłodszy dostanie zwykłą zestawę. Tak, albo najstarszy. I tyle, jak mnie nie zauważy. Idziemy umyć wszystkie talerze, bo nie, że mają naklejki na sobie, to jeszcze są po prostu brudne. Myjemy to i wtedy rozkładamy ładnie stół już. Tu mamy brudne talerze, a teraz! A tak wygląda piękna zestawa umyta, ale mnie swędzą kopyta, wszystko gotowe. Tak, dokładnie tak. Zestawa jest już gotowa, tutaj Paweł już wspomniał. Ja teraz lecę upiec 3 ciasta, bo muszę zrobić jabłecznik, muszę zrobić ciasto czekoladowe i muszę zrobić bananofi, a Paweł idzie sprzątać. Ja będę szorował łazienki. Idziemy ogarnąć po prostu. Dawaj, kręcimy świąteczny teledysk. Piekę sobie ciasto. Idę rozdać je na miasto. Ja, ja. W naszym domu jest tu ciasno. Pokażę wam, jak się robi kuchnię własną. Dobra, chodźmy ogarnąć, bez mało czasu. Tak, bez kitu. Bananofi gotowe, ciasto czekoladowe też gotowe. Kupiłam w ogóle w Pepco, to wam też pokazywałam, taką foremkę choinkową i zrobiłam w tym ciasto czekoladowe. I w domie zrobiłam apple pie, tylko jest jeszcze surowe. To jest taki jak w American Pie on ten? Tak,
Wszystko jest ogólnie gotowe. Pierogi trzeba wstawiać. No nie, ja muszę iść się szybko ogarnąć trochę i wtedy rodzice moi przyjadą i wtedy będziemy gotować wszystkie pierogi i tak dalej. Więc dopiero widzimy się po Wigilii, bo w Wigilii nie będziemy wam nagrywać, no bo jakby spędzamy czas prywatnie z rodzinką. Widzimy się wtedy po Wigilii. Jest już po Wigilii. Ogólnie po naszej Wigilii pojechaliśmy jeszcze do mojej chrześniaczki, potem pojechaliśmy jeszcze do Nikosia. Dużo się działo. Jeszcze dużo emocji było, ciekawe prezenty. Tak, bardzo fajne prezenty wszyscy dostali. Skutki niektórych być może zobaczycie za kilka miesięcy. Nie! Nie za 9 miesięcy. Żeby nie było, że jesteś w ciąży, nie. Nie, nie jestem w ciąży, nie mają małych jaworków, ale... Ani małych żuczków. Było fajnie i było rodzinnie, mamy nadzieję, że wy też tak spędziliście swoją Wigilię. My idziemy spać, bo jesteśmy bardzo zmęczeni, bo no dużo emocji, dużo gotowania, dużo pracy. Idziemy szybko spać i jutro późno wstajemy, ale widzimy się jeszcze z wami jutro, bo jutro będziemy też robić coś ciekawego. Czyli ty nie kończysz jeszcze tego vloga? Nie, będzie jeszcze... No ma to sens. No, więc widzimy się jutro, witamy. Dobranoc. Moi drodzy, z racji tego, że to jest ostatni odcinek w tym roku, to stwierdziłam, że zrobimy sobie takie małe podsumowanie, co się zadziało w tym roku. A zadziało się sporo. Zacznijmy od tego, że w styczniu byliśmy jeszcze w Warszawie. I na początku stycznia z tej Warszawy wróciliśmy do Trójmiasta. No i tak naprawdę cały styczeń się ogarnialiśmy. Było w tym roku bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo zmian. Bardzo dużo siedziałam sama, bo Paweł cały czas wyjeżdżał. Z takich zmian to co? No kupiliśmy dom, kupiliśmy Porsche, w sensie ty kupiłeś. Kupiłem Golfa, byłem w 30 kilku krajach. Ja u mnie się głównie działo, u ciebie. Nie. Tak jak sobie myślę, co na przykład ja robiłam w wakacje, to ja siedziałam w domu, a Paweł wyjeżdżał, bo ktoś musiał zostać z psami. Ciężko jest podsumować ten rok, jakby nie, nie wiem jaki masz plan na to podsumowanie. Nie, no bo tak... ja tak myślałam, żeby po prostu tak sobie podsumować. To podsumujmy tak, w styczniu wróciliśmy, w lutym na walentynki byliśmy w Wenecji. Otworzyliśmy też kanał Jaworscy Gotują. W lutym? Początku, tak, na początku lutego. Ja mam wrażenie, że to było 2 lata temu, nie? Pod koniec marca, z tego co kojarzę, i początek kwietnia byliśmy w Mediolanie, bo był. Czekaj, ominęłaś Dubaj. Beskidu byliśmy w Dubaju. Jeszcze z Wujkiem Łukiem i z Fusianką byliśmy w Dubaju na początku marca. I zapomniałam o takim wyjeździe, kurde. A to jeszcze wiesz, my byliśmy w Atlantisie, przecież tutaj w Lux, Lampo jeździliśmy i tak dalej. No jeszcze wujek Łukasz, nie? I Kasia, no to już w ogóle był dla nas event, że z nimi jedziemy na wakacje. Mamy zamknięty styczeń, mamy zamknięty luty, marzec. Coś jeszcze się działo w marcu nadzwyczajnego? Chyba nie. No zakończyliśmy marzec Mediolanem i byliśmy na twoje urodziny w Mediolanie. Tak, no. Z Szymonem pojechaliśmy. Wtedy 1 kwietnia pamiętam, jak ci dawaliśmy torcik. Tak, to było takie torcik. No. I co potem? W kwietniu my kupiliśmy dom i się skupiliśmy mocno chyba na tym domu. A oprócz tego, że my w kwietniu gdzieś byliśmy? Pod koniec kwietnia daliśmy Julkowi wycieczkę na Cypr. Na jego urodzinę. Tak, to na pewno. Ale tak to kwiecień chyba był takim miesiącem, który przeleciał. Tak, pod koniec kwietnia kupiłeś Porsche. A, tak. No, niestety kupiłem. W maju co się działo? No pojechaliśmy na Cypr z Julkiem. Ale to pod koniec maja było. Tak. Mlega. Ja też. Nie, to były chyba jeszcze takie spokojne miesiące. U nas tak naprawdę od lipca, sierpnia tak, się zaczęło dziać. Tak, od końca wakacji się zaczęło dziać, no. No to mamy wycieczkę z Julkiem. I jesteśmy już w czerwcu. Po wakacjach z Julkiem byliśmy zmęczeni, stwierdziliśmy, że musimy pojechać na kolejne wakacje. Kupiliśmy wakacje do Grecji. Do Grecji polecieliśmy. W czerwcu już odebraliśmy klucze od domu, pokazaliśmy dla widza dom i zaczęliśmy już ogarniać wszystkie sprawy. Tak, kupować wszystko. I tak dalej, chodzić, biegać po sklepach. I to nam zajęło tak naprawdę lwią część czerwca. Lwią część w ogóle tego roku. Jakby naprawdę dużo czasu spędziliśmy nad tym domem. No ale już koniec, już zaraz będziemy się wprowadzać. Oby. W momencie, gdy to oglądacie, teoretycznie powinniśmy się już wprowadzać tam. Ale to zobaczycie prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Tak, kolejny odcinek to może być przeprowadzka. Mamy taką nadzieję. Też trzymajcie kciuki. W lipcu, jak byliśmy w Grecji, to ty też podjąłeś decyzję o tym, że chcesz więcej podróżować i że taki kontent chcesz bardziej obrać i zaplanowałeś podróż dookoła świata. I miałem ją zrealizować w lipcu, zaraz po tym jak wrócimy, ale jak jechałem, to miałem stuczkę golfem, który jeszcze nie był mój swoją drogą wtedy. Jakby rozbiłem golfa, znaczy rozbiłem, tir mi wjechał w tyłek. No i wtedy ja wróciłem, ogarnęliśmy sprawy z golfem, przebukowaliśmy wszystko i tak dalej, i tak dalej. I tak się skończył lipiec chyba. W sierpniu polecieć dookoła świata. I do Japonii. W sierpniu to mnie w ogóle, sierpień to mnie nie było. Tak, ja siedziałam w domu z psami i to się u mnie działo. I nagrywam tylko odcinek, robię coś dla Pawła i on wraca i robię reakcję. Albo... Tak, same moje reakcje albo... były, vlogi z reakcji. Albo same odcinki były, no Pawła znowu nie ma. Tak wyglądał mój sierpień. A wrzesień za to był ciekawy dla nas obu, bo poleciliśmy do Stanów. Tak, no byliśmy w Stanach, na chrzcinach. Byliśmy tam aż 3 tygodnie. I to już się zahaczyło też o październik. Wtedy wróciliśmy.
już mamy październik. No i tak naprawdę tutaj skupiliśmy się mocno na domie. Ja podjęłam decyzję też, że będę robić daily, więc ja już wrzesień, październik miałam zaplanowane wszystkie filmy na daily i nagrywałam mocno w przód, żeby po prostu móc się wyrobić z tym daily. Tak. I się wyrobiłam. Ja gdzieś tam byłem chyba w pojedynczych miejscach. Ja w ogóle w tym roku, jakby gdyby miało to być moje podsumowanie roku, to musiał szczegółowo zajrzeć, ale ja byłem w Rumunii, byłem po prostu w Japonii, w Azji, w Singapurze, ja byłem no, w wielu miejscach bardzo, ale taki większy mój wyjazd dopiero był pod koniec października z Maxem, jak latałem najtańszymi lotami tak, w Azji. No. Ja jeszcze w marcu przecież latałem najtańszymi lotami po Europie, ale to jest twoje podsumowanie tak, roku, nie no. Moje głównie, tak? Ja siedziałam w domu, opiekowałam się naszymi dzieciakami tutaj. Dobra, wróciliśmy ze Stanów, co było w październiku? Kurde, mi się wydaje, że październik, listopad, oprócz tego, że ja byłem na podróży w Azji, to były przygotowywania do twojego daily i były przygotowywania do domu, no. Dużo czasu spędzaliśmy strasznie dużo dom nam zajął czasu w tym roku. No to może przeskoczmy już do grudnia, skoro nic takiego się nie działo w październiku, listopadzie. No i w grudniu zaczęłaś daily. W grudniu zaczęłam daily, zaczęłam nagrywać w połowie w ogóle listopada, żeby mieć byliśmy ten zapas. W Kirunie. Tak, byliśmy w Kirunie, byliśmy w Berlinie, byliśmy na jarmarku we Wrocławiu. Nie no, dużo się działo. Dużo się działo w tym roku. Dużo się działo, dużo było takich krótkich, szybkich epizodów, które po prostu były. A one wypadły z pamięci tak. Przez to, ile tego wszystkiego było, jak nie? Jak szybko to się wszystko dzieje. Było bardzo dużo zmian w tym roku, bardzo dużo też takich... I prywatnych, i życiowych. Psychicznych też. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Będziemy szli powoli do przodu. No i to tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie. Ja życzę nam, żeby ten przyszły rok był spokojniejszy. Życzę wam, żebyście dostawali jeszcze lepszy content od nas. Żebyście mieli dobry rok, żeby był szczęśliwy rok. Tak. I żeby wszystko było... To było takie najpierw od nas z widzami, a potem chciałem też właśnie powiedzieć, że dużo zdrówka wam życzę. Tak, zdrowie jest jak zdrowie jest i będą chęci, to osiągniecie wszystko. A Paweł każdemu to mówi cały czas teraz. No bo to jest najważniejsze! Idealne życzenie od niego. No, więc widzowie, subskrybujcie kanał, bo kolejny odcinek prawdopodobnie będzie już z przeprowadzki. I co, widzimy się w nowym roku. Pa, pa!